Halo, halo, cześć i czołem, gryzor w pas się kłania. Dzisiaj odcinek troszeczkę nietypowy, ponieważ pojawiła się beta Battlefield Hardline. No i nie mogłem się oprzeć tutaj przed tym, żeby zademonstrować tenże tytuł. Poprzednia beta, która miała miejsce gdzieś tam pod koniec lata, niestety nie spełniła oczekiwań większości graczy, w tym i moich. Ponieważ no, przedstawiała się wtedy jako taka typowa, dosyć dziwna nakładka, czy też modyfikacja, mod, tak to można nazwać, do Battlefielda 4. W ogóle się nie przyjęła. Gra spotkała się wtedy z totalną krytyką wszystkich grających. Ups. Z totalną krytyką wszystkich grających. No i nawet z tego tytułu EA postanowiło przełożyć premierę tejże gry gdzieś właśnie luty bądź marzec 2015 roku, a początkowo gra miała wyjść pod koniec zeszłego roku, bodajże w listopadzie. No cóż, dobrze, że tak się dzieje. Tutaj. Oj. EA posłuchało graczy i postanowiło sobie wziąć do serca ich uwagi. Czy coś się zmieniło? Za chwilę się dowiemy. Właściwie za chwilę, trzeba by troszeczkę dłużej pograć. Dość tylko powiedzieć, że gra wygląda odrobinę lepiej. Ojej, no tak to my nie będziemy grać. Gra wygląda odrobinę lepiej. Sam feeling gry jest o wiele lepszy. No i przede wszystkim tutaj w tej chwili czuć klimat. Bo o ile podczas pierwszej bety mieliśmy problem z tym, że tam to było taka. Ojej. Gdzie on jest? Że tam to był taki po prostu duży mod, czyli żołnierze poprzebierani za policjantów i złodziei. Oj, oj, ale mnie cisną. Za policjantów i złodziei biegali sobie gdzieś po mieście, jakieś tam czołgami odbijali pieniądze z banków. Jakieś banki były rabowane przez tych rabusiów za pomocą sprzętu iście wojskowego. Więc to wszystko. Oj, oj, kurczę, no tak mi tutaj. Te spawny mi coś nie idą, więc tam za pomocą sprzętu takiego typowo wojskowego ci rabusie ograbiali banki, my broniliśmy tych banków i było ogólnie do bani. Poza tym sprzęt, który towarzyszył tym akcjom, był wyjęty prosto z komando, czy też innego Rambo, więc tutaj naprawdę, naprawdę tam się nie przyłożyli i brzydko to wyglądało, nie pasowało jedno do drugiego, więc także, oj, co tu się dzieje? O, szybko spieprzamy. Więc. Więc tutaj być może coś się poprawi. Już w tej chwili czuć taki klimat lat, no nie wiem, powiedzmy, że są 70. Bądź też jest to klimat taki latynoski, gdzieś jakieś rubieże południowoamerykańskie, gdzieś jacyś latynosi z amerykańskimi policjantami próbują się tutaj rozprawić z jakimś kartelem narkotykowym, no bardzo. Oj, oj. Ojej, ilu ich tu jest, no. Bardzo to dobrze wpływa na sam odbiór rozgrywki, no ale czy faktycznie jest to warte? Jeszcze tego nie wiem, ponieważ na chwilę obecną, no jak widzicie sobie, troszeczkę tutaj dość mocno lamię. Te karabiny są dosyć takie jakieś. Oj, oj. Odradzam się w miejscu, w którym wszyscy biją w to miejsce i trochę słabo to wygląda. Więc tak, te karabiny na razie trudno się strzela. Jakiś ten feel strzelania jest o wiele taki bardziej dziki niż powiedzmy w Battlefield 4. O wiele trudniej jest trafić na dalszą odległość kogokolwiek. Kurczę, znowu tu wejdę i znowu tu przegram. Jaki wynik? 9 do 16, no pięknie. Więc o wiele ciężej kogoś trafić. Te broni oczywiście są jeszcze niesperkowane, nie są jeszcze nabite tymi dodatkami, no ale mam nadzieję, że za niedługo, jak sobie coś tutaj podblokowuje. Oj, oj, to będzie. Jak sobie coś odblokuje, to będzie mi szło zdecydowanie lepiej, bo na chwilę obecną ten RO933 to jest, rozumiem, jakaś modyfikacja karabinku M4. Ojen, ojen. To jest jakaś żenada, jak to się zwykło ostatnio mówić wszędzie.
No tak, no cisną tutaj niesamowicie. Mam nadzieję, że tutaj się gdzieś uda coś w końcu zagrać, ponieważ nie no. Zacznijmy tutaj z tego miejsca, bo tam jesteśmy pod obstrzałem całkowitym. Już biją do mnie. Ojej, skąd? Kompletnie nie wiem, co tu się dzieje. Kompletna nieznajomość mapy właśnie w tej chwili wychodzi. No ale klimat jest. Gdzieś czuć ten klimat takiej walki policjantów i złodziei, z tym, że już na chwilę obecną widzę, że to jest jakoś tak za dużo broni, za dużo takiego ciężkiego strzelania, ciężkiego ostrzału i ciężko mi się chyba będzie tutaj odnaleźć przynajmniej na początku. No ale cóż, zobaczymy, jak pójdzie dalej. Cóż tu jeszcze się dzieje? Też niebagatelne znaczenie ma oczywiście znajomość mapy tutaj, ale jak to wyjdzie, to zaraz zobaczymy. Popatrzmy, gdzie i skąd oni tu atakują. Tam już bije jakiś snajper, czyli trzeba się schować. Jeżeli chodzi o klasy, mamy specjalistę. Akurat mój zespół przegrał, także to nie ma się co dziwić. Oczywiście. Tutaj widzicie, czat zajmuje pół ekranu, tak jak to miało miejsce w Battlefield 4. Całe menu, cała otoczka jest troszeczkę inaczej zrobiona. Tak bardziej przejrzyście i na modę, nie wiem, taką blogerską, w kształcie takiej ikony, dosyć takie symboliczne. W kształcie mniej więcej bloga jest to zrobione. No, dosyć estetycznie, z tym, że coś takiego jak te naszywki tutaj, to jest coś, co mi się niespecjalnie spodobało. Widać, że na szyłę, na siłę jest to przyszyte tutaj, taki placeholder. Ok, gotowość. Tak, sygnalizuje gotowość, 34 sekundy do rozgrywki. Także jeszcze chwilkę Wam tej rozgrywki pokażę, z tego względu, że tutaj nie ma co jakiegoś skilla prezentować, czy czegokolwiek innego. Od po prostu może tą mapkę. W becie dostępna jest jedna mapa z Conquestem, więc tutaj nie ma się czego spodziewać, żadnych rewelacji. Mamy tak, operatora, czyli medyka, znanego z poprzednich części, mechanika, o, standardowa klasa, inżynier, szturmowiec też standardowa, no i specjalista, zmienił nazwę ze snajpera. No dość takie popularne klasy. Popularne, takie same właściwie. Zestawy uzbrojenia też typowe, może troszeczkę zupdate'owane pod jednostki specjalne. Auta cywilne, uzbrojone samochody pancerne i różne takie, także tak to wygląda. Dobrze, dołączmy jeszcze na chwilę do akcji może. Wyskakujemy z helikopterka i atakujemy bazę przeciwnika. Gra wygląda dosyć ładnie. Widać, że jest to silnik, ten sam silnik, na którym był zrobiony Battlefield 4. Może troszeczkę podciągnięte są niektóre efekty. Może kilka efektów jest też dodanych. No ciężko w tej chwili mi odpowiedzieć. No wygląda świeżo, ale nie wiem, czy ta świeżość nie wygląda po prostu z tego, że są to jakieś nowe mapy i że po prostu ten sam wygląd map już sugeruje to, że jest to coś świeżego, coś lepszego, coś nowego. Czy po prostu w istocie tak jest. O tym przekonamy się po dłuższej rozgrywce. Ja postaram się jeszcze kilka filmików wrzucić z tej bety. O, tak właśnie. Postaram się jeszcze kilka filmików z tej bety wrzucić. Gram na ustawieniach ultra. Niestety nie udało mi się jeszcze nagrywać w Full HD, z tego względu, że jak widzicie, nie wiem czemu się dzieje tak, ale mój sprzęt nie wydala podczas nagrywania Full HD w niektórych grach, szczególnie przy Battlefieldzie. Ojoj. No tu się w ogóle nie popisałem, no. Ale cóż.
wlazłem mu prosto pod lufę. Sprzęt nie wydala także, ale myślę, że to 720p też pokazuje, jak ta gra wygląda. Jeżeli chodzi o optymalizację, to nie jest najlepiej. Jeszcze potrafią tekstury zniknąć, potrafi przyciąć. Także tutaj naprawdę nie jest najlepiej. Musimy poczekać. Oj. Gdzieś biją do mnie. Także może skończmy tą już cienką rozgrywkę, bo nie ma sensu tu się męczyć w tej chwili. Tak wygląda mniej więcej Battlefield 4, Battlefield Hardline, przepraszam, czyli taka troszkę odświeżona czwórka. Więcej filmików wkrótce. Cześć.